Siema, z tej strony Angis i mam dzisiaj dla was kolejną historyjkę. Wczoraj ogólnie miałem lekcję jazdy ciężarówką, no ale coś nie wyszło, więc dzisiaj wracam do nagrywania słabych filmików na YouTubie. Wczoraj obiecywałem wam tą historyjkę, w której opowiem wam, jak to jest grillować pół okolicy na grillu właśnie. No i jak patrzyłem po komentarzach, to nawet spory procent z was jest tą historyjką naprawdę zainteresowany, więc no cóż, dzisiaj zawierajmy się do roboty, a bynajmniej wy sobie usiądźcie wygodnie, a ja się zawierę do roboty. Jeżeli nie oglądaliście wczorajszego odcinka, to link do właśnie tego odcinka znajdziecie w opisie, możecie tam sobie pobrać, że tak powiem, dodatkowe informacje, takie background story na temat właśnie tej historyjki, którą dzisiaj będę opowiadał. W każdym razie zabierajmy się do rzeczy. Umówiliśmy się na spotkanie u nauczyciela, które miało być takie ekskluzyw i tak dalej, bo miałem być tam ja, mój kolega idiota, dlatego że ja powiedziałem, że on tam będzie, plus jeszcze jakiś tam przedstawiciel szkoły, przedstawicielka szkoły i tam jeszcze parę innych osób. Ustawienie terminu okazało się nawet nie lada wyzwaniem, dlatego że był to koniec roku, nie koniec roku szkolnego, tylko taki koniec roku ogólny, no i tam wiadomo, są ferie, są święta i tak dalej, więc trzeba było to jakoś tam pomiędzy wcisnąć. Ja dosłownie wszystkim wtedy powiedziałem, nieważne kto to był, że słuchaj, ja wtedy idę tam na imprezkę, co nie? No bo jednak czułem się taki dosyć ekskluzywny, dlatego że no, nauczyciele nie zapraszają was tak na barbecue party tam do siebie do domu tak codziennie, więc jak najbardziej jest to taka okazja. Jednocześnie bałem się troszeczkę tego spotkania, dlatego że jak mówiłem, na to spotkanie miała przyjść również przedstawicielka oraz przedstawiciel szkoły i to byli też uczniowie, tak jak ja, tylko że po prostu byli to uczniowie z dodatkowymi tam mocami, że tak powiem. Oni ogólnie spotykali się z inwestorami w tej szkole, również zarządzali tą szkołą w pewnym sensie, na przykład jeżeli uczniowie głosowali na to, że chcą, nie wiem, jakieś tam automaty ze sneakersami, no to wtedy właśnie ten przedstawiciel szkoły wtedy mówił tam do, no tego tak już takiego zarządu szkolnego prawdziwego, że słuchajcie, my potrzebujemy automaty ze sneakersami. A ja oczywiście, będąc takim śmieszkiem, jakim byłem, często lubiłem się pobawić, a szczególnie w zakresie informatycznym, dlatego że właśnie na tym się znam, więc często wyłączałem komputery lub robiłem inne takie śmieszne rzeczy. No i teraz sobie pewnie myślicie, ale hej no, wyłączanie komputerów przecież nie jest takie złe. Okazuje się jednak, że nasz zarząd szkolny wpadł na pomysł, aby wsadzić komputery w takie zamykane szafki, a te szafki będą zamykane na klucz, który będzie tylko i wyłącznie w sekretariacie. Co moim zdaniem jest debilnym pomysłem, chociaż no z jednej strony jest też dobrym pomysłem, dlatego że niektórzy uczniowie przychodzili do szkoły i tam wciskali sobie słuchawki co chwilę do komputera, żeby słuchać jakieś MP3 czy coś, a muszą uważać na lekcji, coś takiego. Jednak ma to właśnie jeden taki dosyć wielki minus. Jeżeli ktoś wyłączy nam komputer, to musimy iść do sekretariatu, wtedy ta pani lub pan z sekretariatu musi latać po całej szkole dosłownie i otwierać szafeczki, włączać komputer, zamykać szafeczki i tak dalej. Jeżeli taki na przykład Angis wyłączy komputery w na przykład jednej sali informatycznej lub drugiej, no to wtedy po prostu mamy troszeczkę roboty, dlatego że ta osoba wtedy musi, wiecie, tak one by one chodzić od komputera do komputera, od szafeczki do szafeczki, otwierać, włączać, zamykać, no i tak w kółko. Z tego powodu między innymi dzięki mnie właśnie ten pomysł został zniesiony, dlatego że ja właśnie zrobiłem w tej szkole tyle roboty dla niektórych osób przy włączaniu komputerów, że ten pomysł po prostu został, no cóż, zniesiony i zostały kupione normalne laptopy. Dodatkowo do tych komputerów w szafeczkach wtedy mieliśmy jeszcze takie biurka, przy których trzeba było stać i nie wolno było siedzieć, ponieważ wtedy nauczyciele tam jak przechodzili koło takiej sali informatycznej, to mówili nie, 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 słuchaj, ty nie możesz tam stać, bo czy nie możesz tam siedzieć, bo zaraz cię tu zbijemy. Takie biurka są szczególnie denerwujące, kiedy przy komputerze musicie spędzić naprawdę sporą ilość godzin, a my właśnie musieliśmy coś takiego zrobić, ponieważ przygotowywaliśmy wtedy na koniec roku, wtedy no na swoje końcowe egzaminy, jakiś tam projekt, no i wymaga to zrobienia prezentacji i tak dalej, więc musimy coś tam postukać na komputerze, a jednak to wymaga czasu. A wiadomo, jeżeli spędzasz 8 godzin przy komputerze, a wtedy dosłownie całe dnie żeśmy w szkole spędzali przy komputerach właśnie przy robieniu tego projektu, no to jednak idzie to dosyć w kości, więc my wtedy żeśmy sobie przyciągali stoliki, żeby na nich usiąść, bo wtedy tam oczywiście krzeseł nie było, no bo to by tak trochę kłóciło się z naszą tutaj innowacyjną ideą tego, że po prostu musimy stać przy komputerach. A jak my żeśmy sobie przeciągali te stoliki, no to wtedy oczywiście przechodził jakiś tam nauczyciel często i tam machał paluszkiem siema siema, ale ten stolik to proszę odstawić, a ja mówię, no ale proszę pana, proszę pani, ja tu już stoję od kurde 3 godzin, powiedzmy, mogę sobie usiąść, nie, nie możesz, musisz odejść od komputera. No ale w każdym razie różne właśnie te historyjki, które też opowiadałem, związane również z jakimiś tam serwerami i tak dalej, doprowadziły do tego, że ja i ci cali zarządcy szkoły, no cóż, nie lubiliśmy się tak zbytnio, można tak powiedzieć. Oni są mniej więcej wybierani co 3 lata, w sensie jedna dziewczyna, jeden chłopak, no i tam sobie przez 3 lata rządzą, że tak powiem, no i ja akurat właśnie złapałem się tam na ich kadencję, no i to było idealne. W każdym razie zbieramy się wreszcie u mojego nauczyciela, właśnie mojego tamtejszego wychowawcy i się okazało, że mój właśnie wychowawca, dlatego że jest ze Szwabii, a tutaj się myśli o wydaniu każdego centa tak 4 razy, no to przez życie mu się uzbierało na taki dosyć masywny dom z dosyć masywną działką. Mój kolega, tak zwany idiota, jak go tutaj nazywamy, od razu przy wejściu zapytał się mojego
swojego właśnie nauczyciela, wtedy wychowawcy, a dlaczego ma pan jakieś pole za domem? A to się okazało, że to jest jego ogródek, więc no to była taka wlepka już na samym wejściu, prawda? Co prawda nie powiem, może ten ogródek można pomylić z polem, chociaż no to była po prostu duża działka i ta trawa była tam leciutko wysoka, także no mój kolega się już popisał na wejściu. Musiałem się wtedy troszeczkę wstydzić za niego, dlatego że on tak jakby tam przyszedł na moją rekomendację, czyli beze mnie by go tam nie było, prawda? A ja z kolei byłem tam tylko dlatego, że no cóż, jestem taki dobry z angielskiego, powiedzmy, czyli z takiej lingwistyki i dodatkowo jeszcze informatyki i tak no chcieli tam parę kwestii ze mną przegadać, jeżeli chodzi o informatyczne właśnie struktury w szkole. Mój wychowawca ogólnie oprowadzał nas wtedy po swoim domu i podczas tej takiej oprowadzki kipo, no mój kolega oczywiście dotykał wszystkich tych przedmiotów, których dotykać nie powinien. Na przykład była tam taka wieża, wiecie, taki system hi-fi, no i tam oczywiście mój ziomek włączył to tak na full basa, że jak rypło, to normalnie tam w Moskwie jeszcze usłyszeli. Ja na tym spotkaniu miałem jeszcze jeden cel i był on taki, że miałem mojemu wychowawcy oddać książki, ponieważ no szkoła wypożycza wam ogólnie książki do nauki, no ale ja ich ogólnie ze sobą do szkoły nie nosiłem, tylko trzymałem je w domu, ponieważ no materiał w tej szkole był tak łatwy, że ja do tego książek nie potrzebowałem. Ogólnie przez cały rok szkolny, czy ogólnie przez całą moją karierę w szkole nigdy w życiu się nie uczyłem tak naprawdę na testy, nie wiem, może to taka naturalna, że tak powiem, umiejętność kipo, no ale w każdym razie właśnie teraz miałem mu te książki oddać, aby odzyskać swoje świadectwo na koniec. Szkoła ze mną wtedy robiła takiego trade'a, ponieważ powiedzieli, że no jak ty nam bicisz książki, to my ci nie damy świadectwa. Ja powiedziałem, no się tego w sumie nie spodziewałem, więc właśnie na tym tutaj spotkaniu miałem oddać im książki. Do końca roku co prawda była jeszcze naprawdę spora kupa czasu, jednak ja do szkoły chodziłem tak może dwa razy w tygodniu, jak mi się chciało, więc po prostu zajmowałem się innymi rzeczami, więc oni musieli się już wtedy starać, żeby złapać mnie i moje książki. Całość tego spotkania kręciła się wokół tego, że zrobiliśmy sobie w ogródku takie po prostu ognisko, na którym żeśmy sobie tam grillowali coś, no i to ognisko było nawet spore, ponieważ jakbyśmy się tam postarali, to może by nawet człowieka zgrillował kipo. Pogadaliśmy, pojedliśmy, a na koniec jeszcze chcieliśmy sobie ugrillować troszeczkę pianek, dlatego że no pianki są takie amerykańskie, zawsze jak się ogląda, wiecie, jakieś seriale i oni tam siedzą przy ognisku, to są pianki, więc pomyśleliśmy sobie, hej, no to dawajcie pianki. Ja z moim kolegą zostaliśmy wtedy przy ogniu, dlatego że wiecie, no idioci plus ogień równa się fajna zabawa, a mój nauczyciel wtedy poszedł właśnie po te pianki plus jeszcze jakieś takie dłuższe kijki, aby można było wsadzić tę piankę prosto w ogień i spalić tak na żar. Agis, słuchaj, powiedziałeś, że można coś spalić na żar, ale tak naprawdę się nie da. Czemu tak zrobiłeś? To będzie następny komentarz pod tym filmikiem. Normalnie dam sobie rękę uciąć. Nasi koledzy od zarządzania szkołą wtedy poszli jeszcze po jakąś skrzynkę Piccolo, żeby można było oblewać, wiadomo, no więc my żeśmy sami zostali, no jakby inaczej. Doskonały pomysł moim zdaniem. No i jak już nikogo nie ma, tylko my jesteśmy, co nie, no to my sobie tam rozmawiamy dalej, a nagle mój kolega do mnie mówi, ej, słuchaj, bo ty masz te książki ze sobą, prawda, które masz oddać, co nie? No ja mówię, no jasne, że mam te książki, przecież co mam z nimi zrobić? W dupę sobie wsadzić, przecież w domu nie będę ich trzymał. No i mój ziomek wtedy do mnie mówi, ej, to pokaż mi te książki, to zobaczymy, jak się podpisałeś, albo może coś tam fajnego znajdę, dlatego że te książki chodziły tam przez parę w sumie generacji uczniów, że tak powiem, to nie, ja nie byłem pierwszym właścicielem. Otwiera książkę z matematyki i tam trzeba było ogólnie narysować jakąś figurę geometryczną na właśnie jakiejś takiej kratkowanej kartce, kipo. No więc na tej kratkowanej kartce co może być narysowane, skoro jesteśmy w szkole? No zgadnijcie co, no penis. Jako, że ja 12-latkiem nie jestem, to mnie to jakoś specjalnie nie śmieszyło, no ale na szczęście mój kolega tutaj jest ziomek numer jeden, kurde, no i taką beczkę z tego zaczął zwijać, że zaczął z tym biegać ogólnie dookoła tego ogródka. Ja mówię, no stary, weź siary, nie rób, weź daj spokój. A on do mnie mówi, ej, słuchaj, bo ja mam pomysł, co nie? No ja sobie wtedy myślę, no wiesz, ty i te twoje pomysły tak troszeczkę śmieszne są, dlatego że ostatnim razem, jak miałeś pomysł na moim motocyklu, żeby spalić gumę, to spaliłeś mi tak, że później musiałem opony wymieniać, więc było naprawdę fajnie. No i on wtedy ogólnie trzyma te książki nad ogniskiem, co nie, mówi do mnie, słuchaj, jutro zagramy u ciebie w Lola tak cały dzień, albo ja upuszczę te książki do ogniska. Mówię, stary, weź daj spokój, co nie, w sumie tak w Lola, co ja nie chcę grać, bo ta gra mnie ogólnie tak nie ciekawi już tak sama w sobie, no ale wiesz, no weź, książek nie musisz tam upuszczać. On tak przybliża się z tymi ogólnie książkami wtedy coraz bardziej i coraz bardziej do tego ogniska, żeby wiecie, tam zbudować napięcie, że musisz ze mną zagrać w Lola, a ja wtedy ogólnie już miałem powoli dosyć grania z nim w Lola, dlatego że miałem wtedy więcej miejsca dla siebie w domu, kipo. Takie LAN party może by było bardziej zaawansowane, gdybym ja miał więcej miejsca w pokoju, no bo wtedy wiecie, on ma tam swoje biurko, ja mam swoje i to wszystko nie jest tak wciśnięte tam na siebie, tylko po prostu każdy ma miejsce i wtedy można jakoś tak rozsądnie grać. No i sobie pomyślałem, że skoro ja nie chcę z nim hostować kolejnego LAN party u mnie, no to naprawię mu internet w domu, ponieważ on ma tą taką blokadę, że mama mu tak ograniczyła, kipo, że może korzystać z internetu 2 godziny tygodniowo, mniej więcej. No i mu próbuję wytłumaczyć, że wtedy wiesz, u mnie nie grasz, ale grasz sobie tam u siebie przez internet, czy grasz, co nie, tak ile chcesz, dzień, noc, co nie, on tak mówi, o dobra, no to tak możemy tego trade'a zrobić. Tylko w międzyczasie ten idiota oczywiście zapomniał o tym, że tak coraz bliżej
stoi tego ogniska. Ten ogień, tak no można powiedzieć, był taki całkiem spory, więc trzeba było uważać, żeby po prostu w niego nie wejść. Jak się do niego nie wejdzie, to jest wszystko okej, no ale jak się w niego wejdzie, no to się kuwa podpalić człowieku. Tak się stało, że te książki złapały ogień, a mój kolega idiota, może dlatego, że jest 2 lata ode mnie młodszy, to może dlatego jest takim debilem, po prostu zaczął się strasznie cieszyć tym, że to się zaczęło palić, nie? Więc ja go tam zacząłem ścigać moją wyścigówką, tam Usain Bolt normalnie, zacząłem za nim biegać i mówię, weź stary, odłóż te książki, to zgasimy to szybko i nie będzie siary, zanim nauczyciel wróci i tak dalej. Mówię, odłóż to, zgasimy i nie będzie problemu. I dosłownie jak u dziecka aktywował mu się w mózgu wtedy taki tryb ścigania, co nie, no i on mnie goni, to ja muszę uciekać, więc on zaczął tam uciekać. Mówię, haha, nie dam ci XD, weź to zgaś człowieku, nie musisz mi tego dawać, bo i tak już jest spalone w pizdu, no ale weź to zgaś chociaż. No i żeśmy się tak ganiali przez chwilę, nie powiem, a jako, że ja taki sprinter nie jestem, on, no mój kolega w sumie też sprinter nie jest, to biegaliśmy mniej więcej z tą samą prędkością dookoła, no i w pewnym momencie, uwaga, co się stało. Ten debil podbiegł ogólnie do takiego krzaka, który tam był czy coś, no i w gruncie rzeczy potknął się o tego krzaka, nie? No ale jednak trzeba przypomnieć o tym, że miał w ręce kurwa 2 czy tam 3 palące się książki. Muszę przyznać, że Czarnobyl to tam się nie zapalił, ale co prawda, jak mój kolega upadł, no to wiadomo, te książki upadły z nim, co prawda, no i ten jego rękaw wtedy, no bo wiadomo, ma rękę, więc ma na sobie jakieś ciuchy, więc ma rękaw, wpadł w ten ogień od tych książek. Dlatego, że ja też jestem psycholem, to stałem z boku dosłownie i miałem jeszcze taką beczkę, jakiej w życiu nie miałem, że on się tam podpalił, co nie, no a mój kolega wtedy dosłownie zrobił takiego sprinta, jakiego jeszcze w życiu nie widziałem, do kuchni, aby zgasić właśnie ten rękaw w zmywaku. No i jak ten zrobił tego sprinta do kuchni, no to już się niestety wydało, że coś się dzieje, prawda, więc wtedy nauczyciel tak patrzy, tak what the fuck, co nie, ja tam próbuję jeszcze zgasić te książki, żeby nie podpaliły jeszcze czegoś innego i nie zaczęło się tam jarać, a mój kolega wtedy jeszcze reparuje sobie tam koszulkę XD. No i skończyło się to tak, że na tym pięknym spotkaniu zamiast pianki dostałem ja rachunek, a za co dostałem rachunek? Właśnie za te książki, ponieważ jak się ich nie odda, no to trzeba zapłacić równą wartość tych książek do szkoły. No i ja się z moim ziomkiem zapakowałem przedwcześnie do domu, dlatego że tak jakoś niezręcznie by się tam siedziało jeszcze resztę wieczoru, bo będąc oczywiście tą osobą, która prawie podpaliła tam resztę rzeczy w okolicy, no znaczy do tego było trochę daleko, ale było w sumie już bliżej niż dalej, więc no trochę głupio by było, nie? A nie chciałbym się tłumaczyć, dlaczego akurat tak się świetnie bawiłem tutaj z ogniem w czyimś ogródku, dlatego że nie potrafiłbym tego wytłumaczyć, to jest taka jedna z tych rzeczy, którą się robi, jak się jest młodym i głupim chyba. Już do końca mojej kariery w tej szkole pozbyłem się jakiegokolwiek zaufania ze strony tego nauczyciela do mnie i nawet podczas zajęć chemii, jak mieliśmy podpalić te takie pseudopalniki, no to wtedy zawsze ten nauczyciel mówił, żeby ktoś inny zrobił to za mnie. Pomimo tego, że ja nie byłem tym idiotą, który wpadł na pomysł tej całej zabawy z ogniem, no ale hej, byłem w jakiś sposób tam zamieszany w to całe przedsięwzięcie, więc no jednak byłem winny, tam miałem swoje 5 groszy do wciśnięcia, kipo. No i nie dość, że nie umiem prowadzić ciężarówki, to jeszcze dodatkowo nie umiem obchodzić się z ogniem, więc jedyne co mi zostało, to zakończyć tą historyjkę, ponieważ więcej tu już do opowiadania nie ma. No co prawda nie wiem, czy jeszcze to opowiadałem, ale jest tam ta jedna część, można tak powiedzieć, kiedy ja naprawiałem ten internet mojego ziomka. A to była nawet niezła też historyjka, w sumie była wtedy, ja siedziałem tak jakby w jego domu, co nie, tam ta matka jego przechodziła co jakiś czas, a ja wtedy tam hakowałem, tak wiecie, pod kocem czy coś takiego, żeby mnie nie było widać, kipo. Także jeżeli chcecie coś na ten temat usłyszeć, to zapraszam was do sekcji komentarzy, gdzie możecie dać mi znać coś na ten temat. W każdym razie żegnam się z wami ja, czyli Jagis, oczywiście wesołych świąt, do następnego i cześć!